dzisiaj ślub. Właśnie z Margaret, czyli z tym, z ziomkiem takim, co gramy, powiedzmy, parkę. Więc dzisiaj sobie bierzemy oficjalny ślub, bo wcześniej nie mieliśmy, ale odkrywaliśmy, że jest zawarty w innym stanie, a że w stanie San Andreas nie jest. I chcemy go tak jakby zaktualizować. Pasik nas tutaj będzie, jak się nazywa, od ślubów będzie. To jest Andy Williams. I od razu tam witam Państwa do USC. Owszem, byliśmy umówieni na godzinę 18 dzisiaj. Tak raczej kameralne przyjęcie, powiedzmy, rozumiem. Czyli przechodzimy od razu do nocy poślubnej. Zapraszam. Dobra, jesteśmy tutaj już w sumie w właśnie tej sali, powiedzmy, ślubnej. Bierzemy cywilne, bo się nam nie chciało te kapłany bawić całe. Gości też nie braliśmy, żeby nie było rozpierdolu. Żeby nam nie spamili na czacie i tak dalej. Żeby to miało ręce i nogi. Ale jakoś tam imprezkę później dla znajomych i co się zrobi. Więc, no. Dobra. Więc pewnie przechodzimy teraz do tego całego ślubu. Nie wiem, czy będę nagrywał pod tą imprezkę później. Napiszcie w komentarzu, może nagram to wam. Wrzucę, jeżeli będziecie chcieli. No, czyli po prostu skryptowo. Witam Państwa serdecznie na uroczystym zawarciu związku małżeńskim pomiędzy Państwem. Zerknął w dokumenty. Oboje Santana, jak się spyta, czy rodzeństwo no to nie rodzeństwo, po prostu w innym stanie jakby było zawarte. No tak, po prostu gadaliśmy, bo te postacie są głównie po to, żeby grać taką parkę. Margaret Santana, Stanisławem Santana. Proszę usiąść. O Boże, taką bekę. Nie wiem, czemu im się śmiać. Bez kitu. Dobra. Obrączki tylko. Mamy lipę, bo nie było żadnych u jubilera. Chcieliśmy kupić właśnie te skryptowe dwie, ale pasik mówił, że nam wygeneruje, więc. Okej. Dobra. Czyli odegramy po prostu taki roleplay z tego ślubu. W sumie nie wiem, czy by nie był ciekawszy ten kościelny, no ale. Taki sobie po prostu urządziliśmy. Nie wiem, czy chyba będę robił cięcia, żeby to takie nie było monotonne. I po prostu będę robił cięcia przy dialogach. Małżeństwo, które zostanie przez was zawarte, jest według prawa naszym stanie aktem wiecznym. Czyli jak ktoś po prostu umrze, pewnie to wtedy dopiero można zmienić, powiedzmy, partnera. Czaję. Ale mam bekę, to chuj. No sobie coś kurwa wyobraziłem. Dobra, nieważne. A to powie. O, bekę mam tu chuj. Do końca życia pozostańcie wobec ciebie mężem i żoną, może. Do końca życia pozostaniecie wobec ciebie mężem i żoną. Małżeństwo to ma zbliżyć was do siebie. Wiadomo. Zaprowadzić dwa razem przez wymarzone cele. Okej. Nie wiem, śmiać mi się z tego kurwa ślubu. Ale chuj. Dobra. Do końca życia pozostaniecie wobec siebie mężem i żoną. Małżeństwo to ma zbliżyć was do siebie, zaprowadzić was razem przez wymarzone cele. Wiadomo. Wiadomo. Kozak. Tylko czemu ników nad głową nie widać? A, bo on będzie to zmieniał zaraz skryptowo. Pewnie. Pierwsze mamy rozegrać i co, bo to ugadaliśmy z nim na PM-ie. A później, znaczy na PM-ie, no w sumie na prywatnych wiadomościach na forum. A później on nam to nada skryptowo. Jedną z podstawowych zadań jest również posiadanie dzieci, które wychowanie na Już widzę dzieci z nim. Nie. Ja nie mogę. Jeszcze kurwa. Powstańcie moi drodzy i za mną powtarzajcie słowa przysięgi. Kurwa, daję was z tymi dziećmi.
Ja pierdolę. To beka w chuj. To kurwa odcinek zabawniejszy niż z prostytutkiem. O chuju złoty. Z tymi dziećmi to dojebał. Dobra. I powtarzajcie słowa przysięgi. Ja nie mogę, że śmiechu, kurwa. Bez kitu. Kurwa, fi. Zaczniemy od pana. Kurwa, jak down się śmieje. Dobra, powaga. Zaczniemy od pana młodego, więc proszę za mną. No dawaj, co mam pisać? Świadomy praw i obowiązków wynikających ze założenia rodziny. Uroczyście oświadczam. Dobra. No. Dawaj dalej. Te dialogi. Wynikające z założenia rodziny, bla bla bla. Oświadczam i coś tam. No. Dawaj dalej. Będę ślub tym, że występuje w sywy i ązek małżeński z Margaret Santana i przyrzekam, że uczynię wszystko. Dobra. Aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Dobra. Powtórzone. Dobrze, przejdźmy do pani młodej. Ja czuję, że on coś odjebie. A ja miałbym bekę. Dobra. No to tylko tyle, to sobie tylko powtarzamy dialogi, on głównie prowadzi całą ceremonię. Czaję. Czaję, czaję. Ja sobie przypominam te dzieci, sobie wyobraziłem, jakie by było dziecko, kurwa. Popierdolone. Nie. Świadoma praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny. Oczywiście oświadczam, a uroczyście oświadczam, że wstępuje związek małżeński. Kozak odcinek. Nie mam pierdolę. Że wstępuje związek małżeński ze Stanisławem Santana i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne i szczęśliwe i trwałe. Ja pierdolę. Ja po tym, jak on powiedział o tym dziecku, to ja nie mogę z beki. Bo sobie wyobraziłem. Występuje z... On pewnie nie wiedział, jak Stanisławem i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. Wow. Dobra, i 100 achievementa do. O chuju złoty. To jest mistrzostwo świata, kurwa. Ja pierdolę. Czekałem, czy są jeszcze jakieś, kurwa, takie achievementy bekowe. Moi drodzy, zgodnie z uprawnieniami danymi przez Donalda Trumpa, uroczyście oświadczam, iż zostajecie mężem i żoną. Donada. Kurwa. Ja mam taką bekę, że chuj, no nie wiecie. Uroczyście oświadczam, że zostajecie mężem i żoną. O kurwa, ale ślub. No i tak głównie przebiega ślub w urzędzie, nikt tego nie nagrywał, więc sobie nagrałem. Bekę trochę sobie pocisnąłem. Wiadomo, stał się poważny, jest tylko ja taką bekę mam. Że małżeństwo przez wasze zawarte pozostanie w zgodzie z prawem. Możecie założyć obrączki. Lipa, bo właśnie nie mamy. Możecie założyć obrączki.
Odegrać styknie. Czajem. Wyciąga. Wyciąga z kieszeni. Chuj. Wyciąga z kieszeni. Wyciąga dwie obrączki z kieszeni, załóżmy. Finalnie kła. A gdzie są obrączki? Nie wiem, jak to nagrać. Nie wiem, skąd mam się wziąć. Macie założyć obrączki. Chwyta za obrączkę ślubną, która załóżmy leżała przed nimi na stole. Nie wiem, ją mam założyć. Chwyta za obrączkę ślubną, która załóżmy leżała przed nim na stole i wystawiam ją w stronę Margaret w celu założenia jej na palec. Tak? Jej na. To. Jej na. A chuj złoty. O pierdole. Czy mogło się mu to udać? Dobra. Chyba ja mu zakładam. Dobra, odegrać tak mogło. Dobra. Finalnie założył jej obrączkę. Spoglądając na poczynania Margaret. Dobra, i teraz niech ona, i teraz ona ma mi założyć coś takiego. No chyba tak, ja się zastanawiałem. Nie wiedziałem, jak to odegrać, kurwa, to odegrałem, że leżała przed nim, bo nie mamy skryptowych. Sprzedaż przedmiotu obrączka ślubna. Okej. Dobra, mamy obrączki skryptowe. Jest okej. Dobra. Dobra, założyliśmy sobie. On nie wygenerował. Jemu teksty w sumie ucina, nie? Czemu? On nie ma w ogóle blokady, jak pisze na tym czacie. Jak z nim coś odgrywam, to on też tak czasami zwykle. Ucina mu tekst. Ucina mu tekst, chyba. Gdy tak się stało, ta wzięła za obrączkę szybą, która leżała na stole i wystawiła ją w stronę Stanisława przez założenia. Mogę się to udać? Tak. Normalnie. Wystawił ten łapę. Dobra. No i ślub. 1000. Urzeczenie narzeczonej swojego nazwiska. Akceptujesz? Tak. Gotówką. Dobra. Zdobywa rozstrzygnięcie małżeństwo. Gratulacje. Możecie sprawdzić na forum w karcie postaci. Nazwisko już ma w sumie, więc dużo nie dostaliśmy. Dużo nie dostaliśmy, więc git. Dobra. Więc oficjalnie Margaret jest żoną Staśka w stanie San Andreas. Tak się to ślub prezentuje w kościele, by było pewnie to samo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem, jakby to było odgrywane. Ale tutaj tak bez gości, żeby nie robili po prostu dymów, bo jakby tu się zebra. Myślałem na zrobieniu live'a, ale jakby tu wpadły osoby, wiecie, jaki to byłby rozpierdol? Nawet sobie nie wyobrażacie, ile jaki byłby tu rozpierdol. Proszę jeszcze o podpis, obrócił w stronę księgę wraz z piórem. Złapał za pióro. Finalnie podpisując się w wyznaczonym miejscu. Dobra, nie będę ten już kurwa przeciągał. Ale to taką mam bekę, że ten odcinek to nie wiem, jak to wyjdzie. Ja się śmieję, kurwa, co drugie słowo. Kista z tego. Dobra, nie będę tego ciął. Wiem, jaki jest. Jela. No. Dłuższy odcinek. I tak pewnie napiszecie, że dałeś się go zrobić w minutę.
łapy za pióro, po czym zaczyna podpisywać się w wyznaczonym miejscu. No i elegancja Francja, roleplay odegrany. Znaczy taki sobie w sumie. Głównie to my tylko ten. Założyliśmy sobie obrączki i powtórzyliśmy tekst. No i taki no. Dobra. No i git, podpisane. On nam to w sumie nada chyba później. Czy nada? Już nie wiem. Ciężko to zobaczyć, bo ona ma. W sumie dowód sobie pokażę, wiecie? Zobaczę, czy mamy w dowodzie. Pokaż dowód. Nie, Marek gdzieś to pisze w jakichś aktach, że ona jest tym. Mówiłem, że no bo policja to może sprawdzić w jakimś tam aktach, czy chuj wie czym. To tam jest pokazane i zawarte. Wiecie, o co kaman. Normalnie. W ogóle Pasik nas ostatnio podgląda, jak odgrywaliśmy w Vice City. W sumie, że ci napisać, czy chcielibyście odcinek z Vice City, bo tutaj jest taka miejscówka. Nie wiem, czy wiecie. Że macie po prostu mapę z Vice City i możecie sobie ją całą pozwiedzać. Praktycznie cała odwzorowana jeden do jeden. Jeżeli byście chcieli, to mógłbym wam ją zaprezentować. No. Mógłbym w sumie zwiedzić całą, byście zobaczyli, jak to Vice City się prezentuje. Dobra. Podpisaliśmy tę księgę całą. No i co teraz? Dziękuję, zamknął księgę. Dziękujemy również. Ukłonił się w stronę urzędnika. Państwo Santana to już było od początku gry. Dobra. No to. Chyba tyle, co będę wam to jeszcze pokazywał. Później jakiś melanż. Mogę. Życzę miłego przyjęcia i powodzenia w życiu. Nie, dobra, jakby dopisać. Nie wiem, coś głupiego napisać. Dobra, życzę miłego przyjęcia i powodzenia w życiu. Dobra, Margaret, pisz coś. Aby była pani dla niego lepsza niż moja żona. On mnie kurwa. Aż. Ja mam. Ja pierdolę. Współczuję. Margaret jest wspaniałą osobą. Rozjebam się z tym żoną. Dziękujemy. Ja pierdolę, to jest kurwa, są takie jaja, że chuj. Jeszcze, jeszcze dzisiaj chyba prostytutka nagram, więc to w ogóle będę miał ubaw na tydzień. Ojeju. Dobra, odegrane, ślubik jest, więc gitara. Żeby chłop widział, co się w domu dzieje, jak akcje z nożem, to chuj. No, wyszedł w sumie odcinek jakiś tam. Nie będę go chyba ciął, bo nie ma sensu. Pośmiałem, jak poprawiłem humor, no to lajka zostaw, daj suba. Komentarz. No i był z wami Sopkan. Podobnie uczynił podając złym facetowi. Dzięki. Odwzajemnił gest mocno uciskając rękę faceta. Dodając. Powodzenia ze swoją żonką. Czekaj, nie napisało mi. Dobra.
Dobra, no to powodzenia, do widzenia. Więc tak samo ja się z wami żegnam. Bekam. Jeżeli wam się odcinek spodobał, zostaw suba, lajka i komentarz. Był z wami Sopkan. Trzymajcie się wszyscy. Do następnego. Bęk!